co jeszcze bierzemy pod uwagę w estymacjach? Jakość. Jakość to będzie. Tak, dokładnie. Jakość to będzie, jak zaczniemy już implementować. Na razie tylko estymujemy. Na 15 osób miałem 15 różnych estymacji. Kto by pomyślał? Teraz, żeby było śmieszniej, rozrzut, w zależności od tego, czy to jest backend, czy frontend, potrafił być od tam 30 dni do 92. To jeżeli jest design, to czy to są jakieś mockupy, wireframe'y, czy prawdziwy taki high fidelity? Tak. I czy możemy użyć materiału? Tak, a na końcu jest, czy możemy użyć materiału. Witam wszystkich w kolejnym odcinku Tab versus Spacje. Adam Polak. Andrzej Wysoczański. Na co dzień pomagamy naszym klientom tworzyć fajne aplikacje webowe i cloud native, a po godzinach dzielimy się całą zdobytą wiedzą właśnie w tym podcaście. Andrzej, dzisiaj będzie coś, czym zajmujemy się, tak myślę, parę razy w miesiącu spokojnie. O, obstawiam jakiś kontrowersyjny temat. Oj, bardzo kontrowersyjny, nasz ulubiony. Myślę, że też temat, który jest swego rodzaju nemesis dla większości deweloperów, a mianowicie estymacje. No to będzie dobry temat. Jeżeli miałbym wskazać jedną rzecz w IT, której myślę, że szczerze nienawidzą wszyscy, to odpowiedź na pytanie, ile to zajmie? To zależy. To zależy. Możemy kończyć odcinek. Dziękuję. No ale tak jak powiedziałeś, no estymacje to jest temat, z którym każdy się spotka i każdy musi mieć na to jakieś dobre rozwiązanie, jak do tego podejść. No, prawda jest taka, wcześniej czy później każdego z nas ktoś zapyta, okej, dobra, ale ile to zajmie? Nie? Mhm. I jak bardzo, nie wiem, to jest skomplikowane, to będzie tydzień, dwa tygodnie roboty, miesiąc, rok, nie? I tutaj pozdrawiamy wszystkich, którzy nie mają asertywności i dają sobie wmówić te estymacje przez osobę pytającą, bo takie rzeczy też się często zdarzają. No, jest tak często, że tutaj jednak trzeba sobie wyrobić pewną swego rodzaju barierę, żeby powiedzieć nie, że okej, że nie wiem, potrzebuję trochę czasu, żeby to rozkminić. Mhm. Bo dzisiaj sprzedamy wam trochę takich tipów, jak my do tego podchodzimy, jak z Andrzejem tak naprawdę przez lata estymowaliśmy projekty, jak też nasze osoby, naszych pracowników wyczulamy, jak do tego podchodzić, bo okazuje się, że to nie jest taka prosta rzecz. Tak, a finalnie zawsze ktoś was z tego rozliczy. No tak, finalnie, ostatecznie jest właśnie ten moment sprawdza, nie? Bo wiecie, przez lata byliśmy nauczeni, że co tak naprawdę to jest estymacja, nie? No to jest powiedzenie jakiejś magicznej cyferki, która ostatecznie ma być w jakiś sposób mierzalna, ile nam coś zajmie, nie? Wiem, że jeżeli patrzymy z punktu widzenia takiego Scruma, to bardzo często mówi się, że estymacja, przynajmniej na przykład w StoryPointach, to jest takie porównanie skomplikowania różnych rzeczy. Nie, że technicznie, jeżeli wiecie, w ciągu 10 lat budowaliście 100 aplikacji, no to zbudowaliście setkę różnych feature'ów, no to powinniście być w stanie porównać, czy coś jest łatwiejsze, czy trudniejsze od. Nie? Mhm. To jest coś, co bardzo często lubię taką nazwę, jak są klienci zagraniczni, to jest to standardowe pytanie, daj mi taki educated guess. No to jest bazowanie tak naprawdę na naszym doświadczeniu, no i estymowanie przez porównanie do rzeczy, które już zrobiliśmy. No tak, kiedyś widziałem takie ciekawe wytłumaczenie. To akurat było o StoryPointach, ale myślę, że to można odnieść do każdej estymacji. Nieważne do tego, w czym będziemy estymować, nie? Bo to mogą być StoryPoint, to mogą być koszulki, dni, godziny, cokolwiek sobie wybierzecie, tak naprawdę ostatecznie to będzie działać. Była taka fajna animacja, porównanie do tego, czy jakiej rasy ten pies jest.
że wiesz, jak wygląda, nie wiem, chihuahua, wiesz, jak wygląda golden retriever, wiesz, jak wygląda owczarek i dostajesz zdjęcie psa. To teraz, czy to jest bardziej chihuahua, czy to jest bardziej golden retriever, nie? I tak porównujesz sobie mniej więcej. I na przykład wiesz, ile ten pies, nie wiem, biega w ciągu dnia, nie? Że ten biega 3 dni, ten 10 dni, ten 15 dni. I teraz na podstawie wyglądu tego psa określasz, okej, prawdopodobnie będzie chciał biegać koło 15 dni, bo wygląda trochę jak ten i ten. No. Nie? No. I to jest estymacja. Dokładnie. W dużym uproszczeniu. Natomiast co? No, tak jak powiedzieliśmy, estymować można w różne sposoby. Można brać różne rzeczy. Jedne są, powiedziałbym, łatwiejsze do ustalenia tej ostatecznej wartości, nie? Inne trudniejsze. No jeszcze do tych typów estymacji, wydaje mi się, że najpopularniejsze są te story pointy i czas. I bardzo często się zdarza tak, że te story pointy i tak są przeliczane na czas. Tak, no to mega często widziałem po prostu, że nie wiem, ktoś mówi, że to zajmie 5 story pointów i potem jest magiczne pytanie, okej, a ile to będzie w dniach? Tak, nie? Tak. No i teraz, wiecie, tutaj taka, myślę, że tip numer jeden, coś, co jest prawdziwym wyzwaniem. Są dwa rodzaje estymat. Są estymacje, które robicie przed rozpoczęciem projektu i wtedy musicie powiedzieć tak naprawdę, ile to mniej więcej zajmie. No wtedy story pointy mało kogo interesują. O ile nie macie stałego zespołu, który to będzie robić, którego velocity znacie, bo to, wiecie, dla mnie to jest super powiedzieć mi, że to zajmie 500 story pointów, wasz zespół ma tam velocity 20 na sprint, nie, dzielę sobie 500 na 20 i dostaję ilość sprintów, które to zajmie, sprint jest 2 tygodnie, pyk, 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 wychodzi mi mniej więcej na kiedy to będzie, nie? Prawdziwym problemem jest, jeżeli ten zespół się zmienia. No to wtedy te story pointy możecie sobie schować do kieszeni. Tak, tak możecie mi nawet powiedzieć, że to zajmie 500 story pointów, a ja wam powiem, to jakie macie velocity, wy odbijecie piłeczkę. No w sumie przekonamy się po pierwszych 2 tygodniach, albo pierwszym miesiącu, albo 2 miesiącach, no to powiem, no dobra, ale ja potrzebuję teraz wiedzieć, ile to zajmie. Tak, na kiedy będę mieć gotowy projekt, plus minus. Plus minus, nie? I tu okazuje się, że wtedy no, możemy się rozbić bardzo szybko. Drugi rodzaj estymacji to jest, jak już właśnie jesteśmy w projekcie, dochodzą nowe feature'y, wtedy już znacie pewne swoje wartości, znacie zazwyczaj swoje velocity, więc mówienie w story pointach, w koszulkach, spoko. To ma sens wtedy, tak? Wtedy ma sens, tak. Nie? Bo wtedy da się to zamienić na jakąś mierzalną wartość, bo to o to jednak chodzi. Nie? Wiem, że jest taki ruch, który mówi no estimate. Powiedziałbym, fajnie, czekaj, jak to się mówi? That's cute, tak? O, tak. No, więc tak, fajne, ale sorry, w takim realnym życiu firmy projekt, może nie produktowej, bo w firmach produktowych może być trochę luźniej pod tym względem, chociaż też nie wydaje mi się. Ale w firmach takich usługowych jak software house'y nie, to nie przejdzie. No tutaj wiecie, tu za każdym razem rozliczamy wszystko. Tak, każdą godzinę tak naprawdę rozliczamy, czy każdy dzień, czy każdy miesiąc. No po prostu klienci za to płacą, tak? Dokładnie, nie? Wiesz, każda godzina to jest kasa. No. Tak. I zresztą w firmie produktowej dokładnie tak samo to się przelicza, nie? Mhm. Jeżeli nam coś zajmuje dłużej, to tak naprawdę więcej za to płacimy, nie? Bo w firmie produktowej wasza firma jest waszym klientem. Tak na, jakby na to tak spojrzeć, tak realnie. Zespół to jest pewna grupa osób, pewien mikro software house, który ma dostarczyć taki produkt. Nie? No i potem już zależy tak naprawdę od mindsetu tych osób, które gdzieś tam tym wszystkim zarządzają. Ale wróćmy może do tych estymacji. No ale właśnie, ja myślę, że my cały czas mówimy o estymacjach, bo właśnie w którymś momencie dochodzimy do takiego magicznego punktu, to jak to wyestymować? Nie? Co tak naprawdę brać pod uwagę? Nie? No właśnie, i co tak naprawdę brać pod uwagę? Bo z mojej strony, jeśli chodzi o rzeczy frontowe, zawsze i najważniejsze pytanie, które pada, czy jest design? Po paru latach pracowania z frontami też się nauczyłem, że są dwa pytania. Pierwsze, czy jest design? Jeżeli go nie ma, no to wtedy możemy to jakoś wyestymować, ale to będzie takie na ślepo strzelenie. Tak. Drugie, to jeżeli jest design, to czy to są jakieś mockupy, wireframe'y, czy prawdziwy taki high fidelity? Tak. I czy możemy użyć materiala? Tak, a na końcu jest, czy możemy użyć materiala. Od tego wiele zależy. Tak, tak.
No ale tych złożoności tak naprawdę do wyceny jest bardzo, bardzo dużo. Tak, no. Design jest jednym z tych punktów, mhm. nie? I to też ten słynny punkt, czy na samym końcu, jeżeli nie ma designu, to kto będzie go tworzyć? Tak, i czy będzie powstawał zanim zaczniemy kodzić, czy będziemy pracować równocześnie? Dokładnie, nie? Czy to będzie tak, że właśnie my już klepiemy koda, tu jednocześnie powstaje design, on jeszcze ma być akceptowany przez klienta mhm. i może być odrzucony? Tak. Czy to jednak jest sytuacja, kiedy mamy pierw design, mamy jakiś taki rozbieg, mhm. wchodzi zespół i już mamy jakieś komponenty zaimplementowane, to ma ogromne znaczenie. Tak. Nie? To powiem z doświadczenia, że fajnie, jak jest te minimum 2 sprinty design przed developmentem. Bo no. to jest czas, gdzie jesteśmy w stanie sobie pracować równolegle już wtedy, doganiać się. Ale musimy pamiętać, że ten design bardzo często narzuca nie tylko pracę na froncie, ale również na backendzie. Tak. Bo to design, przez który rozumie klient najczęściej projekt, przez to jak coś wygląda, narzuca nam funkcjonalności i narzuca to, w jaki sposób dane feature'y mają działać tak naprawdę. Tak, i to jest istotne, nie? Bo to się trochę łączy z drugim punktem, bardzo podejrzewam, że najbardziej istotnym, właśnie feature'y, czyli scope, nie? Czyli co tak naprawdę mamy tutaj zrobić. I znowu, są różne poziomy. Jeżeli mamy scope bardzo dokładny, wiesz, piękne user stories, to będziemy w stanie wyszacować to o wiele dokładniej mhm. niż sytuację, kiedy ktoś przyjdzie i powie... To ma być tabelka. Zróbcie Facebooka. No, Zróbcie Facebooka. To jest na wczoraj. Na wczoraj, nie? No i tak, no dobra, ale co z tego Facebooka, nie? No to możemy założyć, że jakiś tam social media portal. I to jest taka pewne doświadczenie, że wtedy właśnie na bazie tego, co budowaliście wcześniej, wyciągacie pewne wnioski, nie? To jest pewien kontekst. I ten kontekst zaczynamy teraz budować. Mamy kontekst designu, mhm. mamy kontekst scope'u, co tak naprawdę tutaj będzie się podstawiać, jakie funkcjonalności. Każde z tych funkcjonalności będzie miało wpływ na ostateczną estymację. Tak, nie? Tu dodałeś też fajną właśnie rzecz. Im więcej my wiemy o każdym z tych feature'ów, tym lepiej. Bo tak jak mówię, ja się tu śmieję, że tabelka, ale to tabelka może mieć, wiesz, tylko wyświetlanie danych, a może się nagle tam pojawić jakiś inline edit. Wiecie, prosty przykład, nie? Może być tabelka taka, która, nie wiem, będzie miała paginację w normalny sposób robioną, 20 elementów na stronę, może 100, może 250, powiedzmy, to już jest dużo, okej, okay, nie? No ale nagle się może okazać, że teraz tak, ta tabelka po pierwsze ma mieć to okienkowanie, nie? Tą wirtualizację, że tak naprawdę to doładowywanie to nie ma być na paginacji, tylko ja od razu mam widzieć całą tą tabelkę, tylko sobie tak scrollować, ale nie widzieć jej całej, tylko ona się doładowywuje. Może się nagle okazać, że ta tabelka w ogóle ma być RWD. Tak. I tak naprawdę to ma być Excel online. Tak, i tak naprawdę to ma być Excel online, nie? I teraz, wiecie, tabelka. No. Fajnie powiedziane, nagle okazuje się, że dochodzimy do czegoś innego. Mhm. Więc na różnych etapach tak naprawdę waszej wiedzy, wasza estymacja będzie trochę inna i warto zawsze gdzieś sobie trzymać to, co tak naprawdę było brane pod uwagę, co my w tej estymacji zawieraliśmy. Nie? Tak, to jest bardzo ważny tip numer dwa chyba. Na każdym etapie pamiętajcie, żeby wiedzieć, czy zakładaliście, że to jest zwyczajna tabelka, czy już braliście pod uwagę, że to jest Excel, nie? Mhm. Tak, i właśnie dodanie zwykłego, krótkiego opisu. Dwa zdania, naprawdę. Co bierzemy pod uwagę i że to zajmie tyle, jeżeli to będzie taka i taka tak. tabelka z wykorzystaniem tego i tego. Nie? Teraz, to co my teraz będziemy tutaj dawać, to właśnie są wszystkie te jeżeli, nie? Bo mając już scope, mając już design, będą takie rzeczy bardziej, powiedzmy, trochę techniczne, które też będą wpływać na estymację. Z naszego doświadczenia na przykład widzimy, że zewnętrzne integracje potrafią bardzo mocno wpłynąć na to, jaka będzie ostatecznie końcowa estymacja, a w szczególności dokumentacja tych zewnętrznych integracji. A o dokumentacji dość mocno rozmawialiśmy w odcinku z open sourcem. Tak. I tutaj, wiesz, świetny przykład. Inaczej wygląda integracja ze Stripe'em. Świetna dokumentacja, a inaczej z jakąś lipką, której jedyna dokumentacja to będą testy jednostkowe w kodzie. Nie? A musi działać. A musi działać. I teraz nie? To jest jedna rzecz dokumentacja, a druga rzecz tak naprawdę popularność tych lipek, z którymi się integrujemy. Bo ze Stripe'em to myślę, że połowa naszych deweloperów się już kiedyś integrowała, a jak to będzie jakaś egzotyczna lipka, która jeszcze nie ma dokumentacji, no to będzie bardzo trudne, żeby to tak. szybko wyestymować i poprawnie. Więc zanim usłyszycie, że to jest jakaś tam prosta integracja z czymś,
to naprawdę sobie zweryfikujcie dokumentację tej integracji. Nie chodzi o to, czy nie chodzi nawet o feature'y, czy to jest realnie do zrobienia, bo to oczywiście też trzeba gdzieś zweryfikować na jakimś etapie, nie? Ale chociażby, czy w razie czego będziecie w stanie znaleźć odpowiedź, lub jeżeli nie macie dokumentacji, to takie proste pytanie. Czy będziemy mieli kontakt do kogoś z tej firmy, żeby nam odpowiadał na pytania w momencie, kiedy tam będziemy mieli problemy? Bo to jest drugie rozwiązanie, dość popularne. Mieliśmy kilka takich projektów, gdzie na przykład, wiesz, nie mogliśmy mieć dokumentacji, bo ta biblioteka dopiero co powstawała. Serio, tak było. Mm-hmm. Ale jednocześnie mieliśmy kontakt do twórców i tak naprawdę robili pewne rzeczy pod nas. Mm-hmm. Nie? Więc tak naprawdę mieliśmy kontrolę nad tym, jak i coś, i w jaki sposób coś będzie działać i jak będzie zaimplementowane. Nie? No, czyli tak jak mówisz tutaj, no, warto sprawdzić te zewnętrzne mm-hmm. integracje. No. Jak już jesteśmy przy kodzie, to bardzo istotne też jest, to wielu może, myślę, może śmieszyć, nie? Ale jednak jest ogromna różnica między estymowaniem aplikacji, która będzie greenfieldem, którą będziemy mm-hmm. prawdopodobnie budować od zera, z niskim takim narzutem technologicznym, takiego długu technologicznego, kontra kiedy okazuje się, że będziemy musieli budować albo integrować się, grzebać w jakimś legacy. Nie? To jest bardzo dużo. Legacy różnica. To może być brzydka nazwa tu. Bardziej bym powiedział, pracować na istniejącym już kodzie, mm-hmm. kontra pracować na kodzie, który jest budowany od zera. Mm-hmm. Nie? I w zależności od tego, jaki ten kod jest, to może się okazać, że to będzie łatwiejsze bądź trudniejsze. Dlatego często fajnym krokiem jest zobaczyć, z czym tak naprawdę będziemy walczyć. Tak, zrobić review tego kodu i wiesz, no zawsze praca z kodem, którego nie znamy, zawsze będzie dodawać nam pewnego rodzaju narzut tak naprawdę w tych naszych estymacjach, bo no nawet jeżeli mamy zrobić jakiś feature, który korzysta, wiesz, z 5 elementów w tym systemie, w którym się mamy odnaleźć, no to my jeszcze nie wiemy, jak to działa. Nie, nie do końca wiemy, na jakie problemy możemy trafić. Nie? Wiesz, jedno to są aspekty biznesowe tej apki, mhm. nie? A drugie to są aspekty technologiczne, nie? Żeby chociaż wiedzieć, czy narzędzia, z którymi tam będziemy pracować, to są narzędzia, które znamy, nie? Albo to są narzędzia, które są dalej wspierane. Nie? To są, czy ten framework to jest coś, co dalej jest, ma support, czy na przykład 3 lata temu został porzucony. I teraz tu wchodzimy znowu, wiesz, taką decyzję, bym powiedział, połączoną. Nie? Po pierwsze, czy mamy kompetencje w czymś? Tak. To, czy mamy kompetencje, będzie wpływać bezpośrednio na to, czy może, jak coś wyestymujemy. Bo jeżeli musimy się czegoś nauczyć w trakcie, no to prawdopodobnie będziemy potrzebowali więcej czasu na to, żeby to wykonać. Jeżeli jest to biblioteka, która już jest przestarzała, która już jest niewykorzystywana, nie ma supportu, no to też będzie wpływać, bo prawdopodobnie musimy wtedy podjąć taką trudną decyzję, czy przepisujemy to, czy wykorzystujemy inne narzędzie, czy będziemy z tym tak naprawdę dalej grać. Nieważne, w którym kierunku pójdziemy, jak ten kontekst sobie uzupełnimy, to będzie miało wpływ na ostateczny czas wykonania danego, zaimplementowania danego feature'a. Nie? Tak, ja tutaj jeszcze bym dodał taką rzecz, że to często się zdarza, że robimy coś takiego, jak estymujemy tą pracę w tym kodzie zastałym i czasami robimy coś takiego jak okej, to zajmie x czasu, ale gdybyśmy poświęcili, nie wiem, 2 sprinty na refaktor, to wtedy uzyskamy to, że kolejne rzeczy będziemy robić dużo, dużo szybciej. Mhm. I bardzo często zdarza się tak, że klientom przedstawiamy tą opcję. Hej, kliencie, dobra, zrobimy refaktor, poświęcimy na to, nie wiem, 2 sprinty, 3 sprinty, ale za to całość będzie, nie wiem, o miesiąc zrobiona szybciej. Mhm. Nie? Niż jakbyśmy zostali dalej w tej wersji, którą teraz masz. A teraz pamiętajcie, że jeżeli wychodzimy z taką propozycją, to musicie być pewni, tak, że naprawdę to tyle zajmie. To musicie być, bo z tego to was już na pewno rozliczą. Że tak naprawdę jest taki moment, nie? Że kiedy zmieniasz piaskownicę na swoją, no to wtedy tak naprawdę musisz być pewien, że wiesz, co mówisz. Mhm. Nie? Że jeżeli tam będą fajniejsze zabawki i będziemy się mogli bawić lepiej, to bądźmy pewni, że potem nagle nie powiemy, że nam brakuje grabek i wiaderka. Tak, to jest bardzo trudne ćwiczenie. Powiedzmy sobie szczerze, to nie jest właśnie tak, że abyśmy to zrefaktorowali, to zrobimy to szybciej. Nie, nie, nie. To musi być naprawdę zrobione tak, co do po prostu minuty, jak się da. Ile czasu my na tym zaoszczędzimy. Wiesz, bo to się wiąże z tym punktem, o którym powiedziałem wcześniej. Znajomość narzędzi, nie?
że zmieniamy tak naprawdę o 180 środowisko. Mówimy, że odchodzimy od narzędzi, których nie znamy, na narzędzia, które znamy. Mhm. Więc naturalnie to powinno dać nam boost, że powinniśmy być w stanie szybciej to robić. Mhm. To jest powód, dla którego w przypadku wielu estymacji tak naprawdę rozmawiamy o tym, okej, a czy możemy na przykład, czy będziemy wykorzystywać taki i taki framework? Jeżeli tak, to zajmie szybciej niż w tym i w tym, bo mamy taki i taki zestaw skilli, doświadczonych ludzi, mamy ten know-how w firmie. Nie? I możemy to robić, tak. To nie mówię tylko o nas, tylko to właśnie mówię, że nawet w firmie produktowej. Nie? Mhm. Jeżeli cała wasza firma siedzi w PHP na przykład, a nagle wrzucacie do stacka coś, co będzie robione w Pythonie, to musicie być pewni, że albo bierzecie pod uwagę, że to zajmie dłużej, bo będzie trzeba się nauczyć tego Pythona, albo że macie naprawdę jakieś asy w rękawie, że nagle cały zespół, który to będzie dewelopować przez ostatnie N miesięcy potajemnie uczył się Pythona. Nie? Albo syn prezesa zna Pythona i już tutaj pracuje. No, tak też może być, nie? No, ale wiesz, to są ważne rzeczy, tak bym powiedział, nie? Bo to są rzeczy, które będą wpływać bezpośrednio właśnie na tą estymkę. Z takich ciekawych rzeczy, które też często, to pytanie bardzo często pada właśnie, jak już ktoś wyestymuje, a my nagle wchodzimy, robimy pewną analizę tych estymacji i nagle pada takie cudny punkt, ej, a my bo to jest aplikacja, która już istnieje i robimy nową wersję, nie? No. Będziemy przenosić dane? No tak, a co? No, przecież to kopii, wklej. Ten. No ta apka tam ma tylko, nie wiem, 2 terabajty danych, co no. To jest, nie? Tak, no migracja danych to czasami może być dość duży temat. Powiedziałbym bardzo duży, w zależności od wielkości aplikacji. Jeżeli mówimy o czymś małym, no to okej. Bardzo często możemy sobie pozwolić na to, że, nie wiem, puścić to ponownie, jeżeli coś tam się wywaliło, nie? A teraz wyobraźcie sobie, że macie do zmigrowania parę terabajtów danych i gdzieś tam w 60% okazało się, że nie obsługujecie jakiegoś przypadku i się wywala. I ta migracja leciała od 1,5 dnia. Ups. Okej, porzucamy deploy, opóźni się o 2 dni. No tak, i często nie jest to brane pod uwagę, a wymagane czasami jest nawet specjalny zespół migracyjny, który będzie robił tylko to. Może być taka sytuacja, jeżeli to jest naprawdę rozbudowane. Mieliśmy przypadek, gdzie migrowaliśmy praktycznie cały portal taki aukcyjno-sprzedażowy, który istniał od 10 lat, nie? I mieliśmy naprawdę do tego kompletnie osobny zespół, który jedyne co myślał, to jak zmigrować tamte dane z tamtych tabelek do naszego nowego, do naszej nowej skimy, nie? Siedzieliśmy nad tym, gruba robota, a i tak na samym końcu właśnie była sytuacja, gdzie jakiś przypadek nie był obsłużony i trzeba było to ponowić. Nie? Plus jest taki, że zaimplementowaliśmy sobie taki iteracyjne podejście, że po prostu mogliśmy albo zacząć od miejsca, w którym się wywaliło, albo puścić naprawdę od zera. Nie? I przez to, że mogliśmy zacząć od miejsca, w którym się wywaliło, bo wiedzieliśmy, że wszystkie poprzednie rzeczy są okej, no to nie zajęło nam to tyle czasu. Nie? Ale tak. Wyobraź sobie, że musimy to puścić naprawdę od zera. Nie wyobrażam sobie tego. To by była masakra, nie? No i teraz widzicie, to trzeba też brać pod uwagę w estymacjach, że jeżeli migrujemy dane, to nie jest kwestia tam przenieść bazę z A do B, no chyba, że przenosicie 1:1 skimę, co też jest okej, nie? Ale jeżeli tego nie robicie, to zapewniam was, że to może być projekt sam w sobie przy odpowiednio dużej skali aplikacji, którą przenosicie, nie? I teraz. Jest taka jedna rzecz, która myślę, że zaboli wielu deweloperów teraz. Co jeszcze bierzemy pod uwagę w estymacjach? Jakość. Jakość to będzie. Tak, dokładnie. Jakość to będzie, jak zaczniemy już implementować. Na razie tylko estymujemy. Jakość to jest bardzo ciekawy temat, nie? Bo bardzo często jak estymujemy, to zakładamy, że to, wiesz, musi być 90% pokrycie testami, musi być wszystkie dobre praktyki. Wszystkie dobre praktyki, wszystkie wzorce projektowe i tak dalej. Natomiast prawda jest taka, że ostateczna jakość to jest pewien kompromis. I ten kompromis będzie zależeć od wielu czynników. On może zależeć od tego, czy to jest aplikacja, czy to, co dewelopujemy, to będzie jakieś MVP, czy to będzie jakiś POC, który tak naprawdę ma tylko wykazać, że coś ma działać, albo jakaś wizja ma się sprawdzić i potem do kosza i budujemy coś innego.
Ale może się okazać też, że to jest tak naprawdę duża aplikacja, którą musimy zadewelopować, ale mamy jakiś bardzo konkretny deadline biznesowy, który musimy spełnić. Nie? I to, jaki poziom jakości sobie zdefiniujemy, będzie miał ogromny wpływ na to, ile to ostatecznie zajmie. Nie? Bo przy 90% pokryciu testami trzeba będzie odpowiednio więcej tych testów pisać. Nie? No tak. Prawdopodobnie nie będziemy mogli pewnych rzeczy wykorzystać. Nie? I podejścia będą inne, wzorce projektowe inne, architektura będzie inna. Prawdopodobnie trochę w wielu przypadkach może być bardziej skomplikowana, nie? Co jednocześnie też będzie wpływać na wydajność developmentu. I teraz to jest takie pytanie, które trzeba sobie w którymś momencie jednak odpowiedzieć. Co celujemy? Nie? Co jest takim balansem między dostarczaniem, a tak naprawdę tą jakością developmentu, jakością wytwarzanego kodu? Nie? I na tej podstawie zakładać, jakie to będą estymacje. Mhm. Tak, ja się zgadzam jak najbardziej. I faktem na pewno część deweloperów nie będzie z tego zadowolona, że nie wiem, hej, słuchajcie, tu jest szybki deadline, klientowi bardzo zależy, żeby przetestować to rozwiązanie, trudno, później będziemy to orać, będziemy pisać jeszcze raz, bla, 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 nieważne. Mamy to dowieść na wtedy i wtedy. Nie? Jeżeli trzeba ściąć testy, jeżeli trzeba ściąć jakość, macie to zrobić, nie? I często deweloperzy są wtedy bardzo, bardzo oburzeni, bo nie do końca chcą w takim systemie pracować. Bo prawda jest taka, bo to jest ryzykowne, nie? Mhm. Powiedzmy wprost, nie? To ścinanie rogów w wielu aspektach jest ryzykowne, dlatego szukamy takiego balansu, gdzie to jest nie jest aż tak ryzykowne, żeby, nie wiem, każda zmiana powodowała, że będziemy się trząść przed deployem, ale jednocześnie nie jesteśmy w sytuacji, gdzie będziemy robić nadmiarowe testy tylko po to, żeby mieć odpowiedni poziom pokrycia, nie? Tak, ja bym tutaj dodał jeszcze, że to jest bardzo dobry moment wtedy do rozmowy o scope'ie, bo jeżeli my już widzimy, że ten scope jest dość duży i będzie wymagał bardzo słabej jakości tak naprawdę, to warto wtedy przejść z jakości na scope, bo może, hej, może ten feature, gdybyśmy zrobili trochę później, to będzie ok, albo ten byśmy trochę uprościli, to będzie ok. Wiecie, to jest też dobry moment, żeby się zastanowić nad tym, czy na pewno musimy coś implementować, czy nie możemy użyć czegoś gotowego. Taki ciekawy przykład, wiecie, zaimplementowanie takiego typowego logowania, nie? Typu, wiesz, hasło, username, do tego jakieś tam sociale, powiedzmy, nie wiem, logowanie przez Facebooka, reset hasła, jakaś adminka po stronie administratora, co tam jeszcze jest popularne, tworzenie konta, tak? Wiecie, to trochę zajmie. To są rzeczy, które spokojnie potrafią zająć ze 2 tygodnie dwóch członków zespołu. Tak. Im bardziej skomplikowane, im bardziej rozbudowane, tym gorzej. Może lepiej skorzystać z jakiegoś Auth0, z jakiegoś Cognito w pierwszym etapie na przykład, nie celować w ogromną kustomizację i mieć to na przykład zrobione w parę dni. Nie? To są takie kompromisy, które warto rozważać właśnie w tym momencie, kiedy widzicie, że coś bardzo możliwe, że dałoby się wykorzystać coś innego. Może to nie jest idealne, może nas to ograniczy, rozumieć te ograniczenia, ale jednocześnie być w stanie zredukować ten czas, ile coś tak naprawdę realnie nam zajmie. Tak, no i tu wracamy znowu do tego samego tematu, co już mówiliśmy wcześniej. Jeżeli mamy zadanie ściąć jak najbardziej ten czas realizacji, to warto opisywać, w jaki sposób tak. dany feature będzie zrobiony. Nie? Bo znowu, bo to jest kontekst, nie? To jest coś, co tylko wy tak naprawdę estymując w tym momencie tak. wiecie. I to będzie istotne, bardzo istotne. Dojdziemy do tego za chwilę, dlaczego, ale bez tego w którymś momencie możecie się łatwo przewrócić. Nie? Dobra, co jeszcze warto wziąć pod uwagę? Mamy już trochę tych rzeczy. Na pewno nie rozmawialiśmy nic o tych częściach serwerowych, infrastrukturze oj, i tak, tak dalej. Infra to jest zawsze ciekawy temat, bo okazuje się od tego, jakie podejście zastosujemy, co tak naprawdę tutaj będziemy wykorzystywać, no to może to zająć chwilę, a może to zająć więcej. Nie? Wiecie, przykładowo, jeżeli byście mieli wyklikiwać infrę dla jednego środowiska, to okaże się, że to prawdopodobnie będzie mega szybkie. Nie? Ale jeżeli macie pisać już terraformy, to wstępnie to będzie zajmie więcej, ale long term, jeżeli byśmy teraz to mieli powtarzać dla 5, 10, 15 środowisk, to będzie o wiele lepsze, o wiele łatwiejsze. Nie? I teraz zrozumienie o tym, że w ogóle ta infra jest częścią estymacji i że ktoś ją musi postawić,
To jest dość istotny punkt, bo bardzo często widziałem coś takiego, że deweloperzy estymowali, że ile zajmie zaimplementowanie apki, super, i zapominali o tych częściach ruchomych, które dla mnie są właśnie takim aspektem, na przykład testowanie. Tak. Nie? Przez testowanie mam nie mam na myśli unitów, ani tam functional testów, nie? Automatów. Mam na myśli naprawdę testowanie tej aplikacji, taki quality assurance. Mm-hmm. I często zapominają o tym aspekcie infra, że trzeba tak. mieć infrę, żeby to zdeployować. Nie? No, ale przecież na dewie jest, więc co? No, to u mnie działa. U mnie działa. Najwyżej z mojego kompa puścimy. No, produkcja niech tam leci, będzie spoko. Mam tego nowego maczka, no, M1, nie, da radę. Git. Więc ta infra, powiedziałbym, że jest takim bardzo znaczącym punktem. I bardzo często zapominamy. I bardzo często zapominamy. To notorycznie widzimy, że jest to pomijane. Mhm. No i trzeba pamiętać właśnie, że to jest w głowie mieć... Projekt będzie gotowy, jak to będzie dostępne online. Tak, jak będzie dostępne online dla użytkowników, będą mogli to klikać. I sprawdźcie sobie, jakie kroki są potrzebne, żeby to się zadziałało. Tak, tak. Można właśnie wyjść od końca i wracać do samego początku, ok, gdzie teraz jesteśmy. Nie? I to będzie działać. Ale jest taka jedna rzecz, o której naprawdę wszyscy notorycznie moim zdaniem zapominamy. A jest w każdym projekcie. Nieważne, czy jesteśmy w firmie produktowej, czy nie. I zastanówcie się kiedyś, czy naprawdę kodzicie 8 godzin. Czy czasami na przykład lubicie sobie pogadać? Bo wiele zespołów, jak próbuje estymować, to zakłada, że to, co jest w estymacji, to jest naprawdę czas, ile to zajmie. Tak naprawdę ile to zajmie. To może tam być z jakąś górką, ale ile to zajmie. A prawda jest taka, że raczej nikt nie kodzi 8 godzin. I to jest szczególnie jeżeli korzystacie z jakichś frameworków typu Scrum, na pewno macie spotkania, na pewno macie daily, na pewno macie jakieś refinementy, na pewno macie jakieś spotkania projektowe. Planningi, retro, cokolwiek. Nie? Cokolwiek. To wszystko. Z dzwonka z klientem. Dokładnie, z dzwonka z klientem, żeby coś wytłumaczyć. Nie? Z dzwonka z innym devem, żeby mu w czymś pomóc. To wszystko to jest narzut. Nie? To znaczy, że na pewno nie kodzicie 8 godzin na dzień. Więc jeżeli wasze estymacje biorą to pod uwagę, to od razu jesteście straceni. I to jest taka słynna opowieść. Tego mnie nauczył nasz COO. Czym się różni effort od duration? I to akurat jest istotne pod względem estymacji. Nie? Effort to jest wszystko to, co mówi, ile to realnie zajmie. Nie? I teraz przykładowo mogę wam powiedzieć, że załóżmy, że postawienie jakiejś aplikacji zajmuje mi 40 godzin. Nie? To jest effort. Nie? Tyle potrzebuję, tak jakbym siedział ciągiem, że to mi zajmie 40 godzin. Natomiast wiem, że nie będę siedział ciągiem. Wiem, że będę miał spotkania. Nie? W Scrumie, jak sobie tak policzycie w dwutygodniowym sprincie, to wyjdzie wam, że to jest jakieś tam 10%, około 10% spokojnie. Może być więcej, ale chyba nie będzie więcej niż tam 15-20, coś koło tego. Nie? Natomiast średnio wychodzi, że to jest 10%. Nie? To znaczy, że tak naprawdę to nie jest już 40 godzin, tylko tak realnie to jest 44. Co nie? Teraz. To oznacza, że w tym momencie to już nie zajmuje nam, jak podzielimy sobie to na 8 godzin dnia pracy, nie? To nie zajmuje nam już 5 dni, tylko tak naprawdę duration to będzie raczej 6. Jeżeli doliczymy jeszcze jakieś inne przerwy, które mamy, typu, nie wiem, obiad, tego typu rzeczy, no to może się okazać, że to tak naprawdę jest 7. Nie? I to jest dość istotne, żeby rozumieć, czym się różni effort od duration, że jak podajecie estymację, w szczególności jeżeli robicie estymacje w dniach, to żeby rozumieć, że ostatecznie mnie jako odbiorcę biznesowego, jako klienta, to raczej będzie interesować, na kiedy to będzie, a nie ile to zajmie. Tak, tak. I to jest różnica. Nie? I jeżeli robicie na przykład estymacje punktowe, to bardzo często wasze velocity, jak już je znacie, to będzie tą wartość dobrze odzwierciedlać, bo velocity będzie mówiło, ile realnie technicznie tak, to zajęło. Tak, ile punktów nie? jesteśmy. Ile, no. Więc technicznie macie to wbite od razu w wasze estymki, że wiecie, że macie velocity na poziomie 20, to znaczy, że w ciągu tygodnia, w ciągu jednego sprintu tyle punktów jesteśmy w stanie dowieść, czyli to tam są te przerwy. Mhm. Nie?
Gorzej, jeżeli w trakcie, kiedy robiliście mierzenie w Velocity, to akurat nie robiliście żadnych przerw. Ups! To wtedy, dlatego warto swoje Velocity co jakiś czas obserwować. Pamiętaj, im niższe Velocity, tym lepiej dla was. Tego nie sprzedawajmy. Nie, żartuję. Nie, prawda jest taka, że Velocity trzeba mierzyć tak co jakiś czas, nie? No i ono musi być realne, no powiedzmy sobie szczerze, bo to się ciągle będzie rozjeżdżać. Jeżeli faktycznie źle zmierzymy, bo w danym tygodniu, nie wiem, nie mieliśmy żadnych spotkań, bo PM był na urlopie, bo klienta nie było, a deweloperzy stwierdzili, że nie chce im się spotykać i nie potrzebowali, nie mieli takiej potrzeby i wiesz, i zwiększy im się Velocity, no to będzie miało tak oddziaływanie na kolejne sprinty. Nie? No, dlatego w przypadku, jeżeli opieracie się właśnie na punktach, na koszulkach, to dobrze, żebyście mieli świadomość, kiedy robiliście mierzenie Velocity, czy były jakieś odejścia od takiej standardowej normy, którą macie, bo to będzie miało wpływ na to, ile to zajmie. Czyli na duration, albo inaczej, na kiedy to będzie, przepraszam, nie ile to zajmie, bo ile to zajmie, to dalej będzie tyle samo. To zajmie 20 tak. story pointów. Nie? No tak. No. Tylko, że nagle się okaże, że to nie będzie na tam za tydzień, tylko za dwa, bo okazuje się, że nasze velocity jest przekłamane. Mhm. Nie? I powiedziałbym, że to jest chyba trzeci najważniejszy, tak bym to nazwał, punkt pod uwagę w estymacjach. Tak, tak. Jest jeszcze jedna taka dość istotna rzecz, którą zazwyczaj bierzemy pod uwagę na samym końcu i to jest bardziej powiązane z, powiedziałbym, firmami typu jak my, nie? Firmami typu usługowymi, ale w sumie też produktowymi, bo bardzo często projekty albo pewne rzeczy, które estymujemy, mogą być robione na długo przed tym, jak coś wystartuje. Nie? I estymując, zakładacie pewien zespół. Natomiast może się ostatecznie okazać, że ten zespół będzie trochę inny. Nie? Że nie wiem, na przykład. Miało być dwóch seniorów. Miało być dwóch seniorów, dwóch ostatecznie będziemy to robić seniorem, juniorem i dwoma deweloperami. Mhm. Nie? I teraz to jest dobrze zweryfikować sobie przed takim startem projektu, jak ta zmiana wpłynie ostatecznie na dostarczanie, nie? Bo jeżeli na przykład estymowaliśmy, że będzie trzech devów, a nagle dajemy trzech seniorów, to prawdopodobnie jest szansa, że ten projekt dojedzie szybciej, nie? Czyli ta duration będzie tak naprawdę krótsze. Natomiast może być przeciwną sytuację, nie? Może być przeciwną stronę. Miało być trzech seniorów, a jest jeden senior i dwóch juniorów. Tak. I teraz jaki to będzie miało wpływ? I to jest coś, co też warto, żeby sobie spojrzeć, jak startujecie projekt, jak estymujecie go nawet w firmach produktowych. Mhm. Wasz team też może się zmieniać. W przypadku firm, które estymują w punktach, to od razu velocity tak naprawdę jest nieznane. I teraz wiem, że można tutaj próbować wróżyć, nie? Że jakie to velocity będzie po zmianie jednego członka zespołu, ale prawdopodobnie to wam nic dobrego z tego nie wyjdzie. Nie? Tak, no wiadomo. No, to też nie jest powiedziane, że jak damy juniorów, to będzie wolniej. Nie? To tak. Tego nie wiemy. Po prostu musicie dopasować sobie te estymacje pod ten zespół. Tak. Nie? I to właśnie zależy od momentu, kiedy tak naprawdę te estymacje robicie. Nie? Mhm. No. I to wszystko, co teraz powiedzieliśmy, to jest kontekst. Już mniej więcej wiemy, co robimy. Mniej więcej wiemy, co robimy, więc teraz może odpowiemy, jak w takim razie my naprawdę estymujemy. Okej. To będzie ciekawe doświadczenie. Najciekawsza rzecz, którą mogę powiedzieć na początku, i to jest właśnie powiązane z kontekstem. Zrobiliśmy kiedyś taki eksperyment. Wzięliśmy dokładnie tak samo opisany projekt, wiecie, taką tabelkę z rzeczami. Daliśmy to około 10-15 osobom w TSH. Wszyscy mieli dokładnie te same rzeczy tam wpisane, ale nie było żadnej osoby, która w pewnym stopniu panowała nad tym, jakie są ustalenia. Po prostu każdy, tak jak to zrozumiał, tak jak sobie wczytał, miał to wyestymować. Nie? Na 15 osób miałem 15 różnych estymacji. Kto by pomyślał? Teraz, żeby było śmieszniej, rozrzut w zależności od tego, czy to jest backend czy frontend, potrafił być od tam 30 dni
do 92. No dość sporo. I teraz, czy to znaczy, że ktoś się pomylił? Prawda jest taka, że nie. Bo wszystko zależy od tego, jaki kontekst sobie założyliśmy. I teraz, to mówimy w takim kontekście dość istotnym, bo wiele firm ma taką praktykę, że pierw projekt estymuje jakiś architekt. Bardzo często my z Andrzejem estymowaliśmy projekty, czasami nasi team managerowie. Bardzo często ten projekt jest estymowany na bardzo wczesnym etapie, żeby znać tak zwany ballpark, nie? Czyli ile to mniej więcej może zająć. Nie? Takie pi razy drzwi. Tak, takie pi razy drzwi. No ale potem ktoś inny to będzie implementować. I teraz częstą praktyką, którą się spotkałem, to jest, że dajemy temu zespołowi ten sam projekt, czyli to samo, co dostał architekt na przykład, albo ta osoba, która estymowała, i oni sami estymują. Taką reestymację. Taką reestymację robią, dokładnie. Nie? Pomysł świetny. Problem w tym, że bez znajomości kontekstu pewnych ustaleń, które tutaj właśnie mówiliśmy, że nie wiem, pewne decyzje na przykład spisywać, czy mieć gdzieś zawarte, to ten zespół wyestymuje ten projekt. Ale według swoich ustaleń, według swojego kontekstu. Tak. Nie? Czyli na przykład, nie wiem, założenie było, że będziemy mieli jakość na poziomie 100% pokrycia testami. Zespół wyestymuje, że po co tam testy? Nie? No, damy radę bez. Damy radę bez. Nie? I nagle jesteśmy na etapie totalnego rozjazdu. Nie? Gdzieś, nie wiem, estymacja architekta zajęła więcej, estymacja zespołu mniej. Ale może być też na odwrót. Nie? I teraz kto ma rację? No, wszyscy mają rację, wszyscy bo mają każdy rację, ma swój kontekst. Nie? Każdy tak. ma swój kontekst. Więc to, co my na przykład lubimy robić, to jest taki pierwszy, najważniejszy, bym powiedział, punkt, to jeżeli robimy reestymację, to zawsze robimy je z tą osobą, która oryginalnie estymowała. To jest osoba, która zna kontekst, to jest osoba, która tak naprawdę wie, co się kryje pod konkretnymi punktami. I to jest takie, my to nazywamy trochę challenge'owanie estymacji. Nie? Tak, dokładnie. Ja się zgadzam, to jest bardzo dobra rzecz. Bo to jest, wiesz, głupi przykład nawet z tym logowaniem, tak? Klient na przykład zabroni używać jakichś zewnętrznych serwisów do autoryzacji i architekt, który to wyestymował, o tym wiedział i dał tam, nie wiem, 10 dni na całą tą autoryzację. Po czym przychodzi zespół, przestań, przecież użyjemy czegoś gotowego, zrobimy to w 2 dni. Nie? No dokładnie, nie? A nagle się okazuje, że to jest niemożliwe. Tak, nie? Tak. I teraz wyobraźcie sobie, że pójdzie ta estymacja gdzieś, to już jest klepnięte, nie? I nagle trzeba się z tego wycofywać. To jest straszne. Nie chcę nikomu z was polecać tego, żebyście musieli to przeżyć. Nieważne, firma produktowa, firma czy software house, naprawdę warto na samym końcu zweryfikować sobie estymację z deweloperami, ale tak, żeby jednocześnie była osoba, która oryginalnie to estymował. Nie? To, co my zakładamy zawsze w estymacjach, to, że pracujemy w Scrumie. Mhm. Nie? Tak, i to znaczy, że my od razu bierzemy pod uwagę, że ten zespół nie będzie kodzić ciągiem 8 godzin, nie? Tak, bo są te wszystkie spotkania. Chociażby nawet, wiesz, każdy dzień jest daily, tak? Niech do tego dojdzie jakieś, nie wiem, techniczne weekly, bo czasami też tak sobie zespoły robią. Zawsze masz jakiś planning, refinement, retro i tak dalej, więc faktycznie te 10% czasu na te sprinty zawsze gdzieś tam wypada. Więc to zawsze bierzemy pod uwagę i analogicznie mało kiedy estymujemy pod najlepszych deweloperów w firmie, zazwyczaj szukamy takiej średniej i estymujemy pod tego średniaka, czyli średniego seniora, średniego juniora, średniego dewelopera, nie? Bo to nam pozwala w razie czego manewrować ludźmi, nie? Tak, i ważne właśnie, żeby to jeszcze patrzeć, jaki ma być skład zespołu, nie mówię tutaj osobowo, tylko właśnie poziomowo, nie? Tak. Z jakim takim mniej więcej velocity ktoś tutaj przyjdzie. Tak, i to jest coś, co u nas tak naprawdę architekci bądź osoby, które estymują, na samym końcu tak naprawdę pada do nich takie magiczne pytanie, okej, jaki skład proponujesz, nie? I my tak naprawdę już na etapie estymacji mniej więcej widzimy, że okej, ten projekt na przykład tutaj, nie wiem, będzie skomplikowana architektura mikroserwisowa oparta o eventy, wiemy, że potrzebujemy seniora na backendzie, nie? Tu, nie wiem, będziemy budować jakieś mikrofronty, musimy mieć kogoś z mikrofrontami. Kto jeszcze to ogarnie, nie? Kto to ogarnie, tak. Lub ten architekt będzie musiał mieć tą wiedzę, żeby na pewno to ogarnąć, bądź musi być tam osoba, która to po prostu ogarnie, nie? I takie zebranie, powiedziałbym, najbardziej kluczowych aspektów technologicznych, technicznych, jest mega istotne tu, bo potem trzeba po prostu dobrać sobie pewien skład, bo tak jak powiedzieliśmy na początku, nie? Jeżeli nie mamy tego, no to trzeba założyć, że ten zespół będzie się musiał tego nauczyć. Mhm.
co może być w przypadku większego skomplikowania no, dość dużym buforem niestety. Tak, ale czasami są takie przypadki, że na przykład wchodziliśmy w projekt, gdzie zespół faktycznie musiał się nauczyć jakiegoś rozwiązania, ale poszło im to tak sprawnie, tak im siadła jakaś tam nowa biblioteka, czy technologia, czy cokolwiek, że dowozili projekty przed czasem. Tak, nie? Natomiast tak czy siak nie można o tym zapomnieć. Tak, nie? Tak, tak, ale pamiętajmy, że dowiezienie czegoś przed czasem jest tak samo nieodpowiednią estymacją tak naprawdę. Nie? Jest, tak. Wiesz, to jest bardziej pozytywne, no, możemy się cieszyć, dowiedzieliśmy coś szybciej, ale w tym momencie wiemy, że okej, okay, ale estymację to żeśmy zrobili źle. Tak, wiemy, że estymacja była niepoprawna, tak. Natomiast no, efekt, powiedziałbym, był bardziej radosny. Tak, nie? Jeżeli tak, ktoś tak. się pisał na to, że to zajmie tyle i tyle, a nagle jest wcześniej, no to spoko. Okay, no chyba, to jest plus, ale mówię, ale estymacja była zła. No chyba, że masz już zaplanowane kampanie marketingowe na tamten czas, a okazało się, że 2 miesiące wcześniej kończymy i nie możesz przesunąć terminu. Tak, i nie masz co robić z zespołem. Tak, i wtedy jest tak, okej. Okay. Więc to jest tak naprawdę kolejny punkt, który my na bieżąco bierzemy pod uwagę. Jest też sposób, w jaki my estymujemy. Nie? Przez to, że zrobiliśmy tyle, dość dużo projektów, to w wielu aspektach jesteśmy w stanie sobie to porównać do czegoś innego. Po prostu można powiedzieć, że chyba zrobiliśmy już projekt z każdej możliwej branży. Praktycznie zaimplementowaliśmy wszystko, łącznie z bankami, więc już wiemy mniej więcej, ile zajmie zrobienie takiej i takiej rzeczy. Nie? I na tej podstawie, zbierając całe to doświadczenie w firmie, które mamy, to my naprawdę estymujemy przez porównanie, nie? Tak, jak najbardziej. I tak jak wszędzie mogą się zdarzyć jakieś błędy i niedomówienia, dlatego tak ważny jest ten kontekst i spisywanie tych informacji, jakie były założenia do podjęcia takiej, a nie innej decyzji do tej estymacji, do tego akurat konkretnego feature'a, powiedzmy, nie? No, bo wiecie... Ten przykład z tym logowaniem to jest naprawdę najlepszy przykład tutaj, nie? Ale był też przykład z tabelkami swego czasu, nie? Że tabelka może oznaczać coś kompletnie innego. Nie? Oj, zupełnie, to jest studnia bez dna. To jest bardzo istotne, żeby na przykład gdzieś oznaczyć, żeby na przykład ten architekt albo ktoś wiedział, kto będzie potem na spotkaniu z zespołem, hej, tu nie kombinujcie, bo ta tabelka w ogóle nie ma być jak WD. Ta tabelka to ma być taki chamski material design, wyciągnięta 1:1, jedyne co to zmieniamy kolorki. I koniec, i to zostaje. Paginacja w normalny sposób, tyle, nic innego. Co najwyżej kolumny dojdą, nie? Ale to wiecie, to tam dodajecie pyk, pyk, pyk i koniec. Tak, nie? I tu jest ważna rzecz, bo teraz zespół na planningu z klientem, czy z product ownerem, musi wiedzieć, co on ma powiedzieć, bo wtedy przyjdzie taki ktoś i powie, hej, hej, ale dobra, ja bym tak chciał jeszcze, żebym miał taki inline edit w tej tabelce, że mógł sobie to od razu zmieniać. I w sumie nie chciałbym tej paginacji. Zróbcie mi to takie, wiesz, zwirtualizowane, żeby to się doczytywało, nie? I wtedy zespół powie, okej, bo klient tak chciał, bo product owner tak chciał. Ale hej, wyestymowaliśmy to w zupełnie inny sposób. To jest to, nie? Co my nazywamy asertywnością tak naprawdę, nie? Że pamiętajcie, co estymowaliście i w sytuacji zmiennych wymagań od razu uruchamiamy tryb OK, możemy to zrobić, ale musimy to przeestymować. Tak. Lub wersja druga OK, możemy to zrobić, ale prawdopodobnie to znaczy, że czegoś innego nie dowieziemy. Mhm. Będzie trzeba to ściąć. No i teraz pytanie, czy zmienia się deadline? Tak. Nie? Takie najważniejsza rzecz, chyba, którą wam zawsze tutaj będziemy powtarzać, każdy projekt ma deadline. Każdy. Nie ma projektu bez deadline'u. Pytanie, czy o nim wiecie, czy nie. Tak, no to jest kolejny temat. Ja myślę, że to gdzieś porozmawiamy jeszcze w jakimś innym odcinku o całym zarządzaniu projektem, o roadmapach i o tym, jak to wygląda od tej strony takiego właśnie zarządzania projektem. Zaprosimy sobie jakiegoś PM-a albo kogoś od nas z firmy i zgrillujemy go tutaj. Może my powinniśmy się nie nazywać Tab versus Spację, tylko jakiś coś z roastem. No, w sumie. Nie, ale serio. Każdy projekt ma deadline i dlatego warto sobie, kiedy są zmienne wymagania, to naprawdę zastanowić się, okej, czy to, jak to ponownie wyszacować i od razu, jaki to będzie miało wpływ na deadline. Jeżeli się okaże, że deadline jest nieprzesuwalny, no to wtedy automatycznie rozmawiamy znowu o scope'ie, nie?
No, są też inne możliwości, tutaj nie powiem na głos jakie, ale to możecie się domyślić sami, nie? Ale to też chodzi o to, żeby to, jeżeli się na to piszemy, to żeby wszyscy byli świadomi, że się na to piszemy, nie? Tak. Bo to wiesz, może, równie dobrze możemy powiedzieć, okej, okay, dobra, możemy też ściąć jakość gdzieś, nie? Rozwiązanie z multum. Bardziej chodzi o to, żeby świadomie podjąć konkretną decyzję w tym momencie. Tak, no i trzeba zarządzić tym po prostu tak naprawdę w odpowiedni sposób. Tak, nie? To jest tak zwane zarządzanie zmianą, tak. Nie? I jak to jest mega otwarty temat, jak tak naprawdę to robić. No i teraz to dla nas jest chyba, powiedziałbym, ostatni punkt, który my tutaj często, który teraz poruszaliśmy, mianowicie jak zrobicie wszystkie te punkty, w sensie jak już wyestymujemy projekt, no to naszym zadaniem potem jest pilnowanie, czy my naprawdę idziemy zgodnie z czasem. I to jest to, co z Andrzejem powiedzieliśmy na samym początku. Możemy estymować w punktach, w koszulkach. Nas ostatecznie będzie interesować, czy suma summarum to będzie... Czy 7 grudnia będzie ten projekt dowieziony. Tak, dokładnie. Tak. Nie? Więc możecie nawet wewnętrznie już potem w projekcie estymować sobie, nie wiem, na paluszkach. Nie? No, co chcecie. Dla nas ostatecznie będziemy patrzeć na pewną roadmapę, na pewien timeline i analizować, czy te zadania, które były tak naprawdę tutaj do zrealizowania, czy one naprawdę idą w takim tempie, że na tego 7 grudnia ten projekt będzie. Nie? No, to wystarczy dowieść, nie? Wystarczy dowieść. No, no. Będzie git. Nie no, tak jak mówimy, estymacja to jest trudny temat, nie? To tak, zresztą... i każdy bez znaczenia, na jakim poziomie doświadczenia jest tak naprawdę, każdy się z tym styka i mówię, pierwsze estymacje przed startem projektu, ale potem tak naprawdę co sprint te estymacje się pojawiają, jest to reestymacje i tak dalej, więc każdego to dotknie. No. Natomiast tak jak mówimy, nie? Warto pamiętać o tych rzeczach, które na tą estymację wpływają i na tej podstawie podejmować te decyzje. Nie? I teraz to jest istotne, żebyście rozumieli kontekst, bo wiesz, tutaj mówimy o projektach przed, ale jest piękna sytuacja, piękny przykład tej samej sytuacji w projekcie, który już trwa. Jesteś na urlopie miesięcznym, wracasz, dostajesz taska, widzisz, że masz zrobić endpoint, jakiś tam pagina, zwracający takie i takie dane. Super. Patrzysz na estymkę 1 w story pointach. Myślisz, kurde, to w życiu nie zajmie 1, ale i tak go robię, nie? Po czym okazuje się, że pod spodem był kontekst. Wiesz co, ten endpoint to tym CMS-em trzeba walczyć. Tak, tam trzeba tylko wpisać jedną rzecz i tyle. No tak, dokładnie. Znaczy, bardzo dużo rzeczy, o których tutaj powiedzieliśmy, to się i tak przekłada na codzienny projekt, nie? Zawsze musimy znać te same założenia. Na projekcie jest o tyle łatwiej, że powiedzmy mamy już opisane zadania, przynajmniej powinniśmy mieć, albo opisujemy je w trakcie na jakimś refinementie. I prawdopodobnie macie więc, jesteście na tym etapie zbierania danych o projekcie, że macie ich bardzo dużo i wszystko jest bardzo szczegółowe. Prawdopodobnie jeżeli idziecie z Scrumem, no to wasze definition of ready będzie określać, że to zadanie musi być opisane, muszą być wszystkie informacje, nie? Gdzie my bardzo często tutaj mówimy o sytuacji, kiedy jeszcze nie mamy tych wszystkich informacji, to jest tak zwany ten educated guess, że na bazie trochę naszych doświadczeń, tego co może być wymagane, przewidujemy trochę, ile to tak naprawdę zajmie. Nie? I dopiero potem w trakcie zbieramy kolejne informacje, które wpływają na tą estymację. Ona może być niższa, może być wyższa, ale bardzo często też wtedy już myślimy w pewnym kontekście, jak sprawić, żeby to się jednak zamykało w tym konkretnym obszarze czasowym, a nie żeby nagle, wiecie, wyleciało nam w kosmos. Tak. No i od razu, jak widzicie jakiś rozjazd, to zgłaszać, rozmawiać, reestymować i działać. Dokładnie. A nie zamieść to pod dywan i martwić się potem na koniec deadline'u, że oj, nie dowiedział. Dokładnie. Asertywność, słowo klucz dzisiejszego odcinka. I komunikacja. I komunikacja. I myślę, że tym możemy tak naprawdę tutaj zakończyć. W razie pytań śmiało możecie uderzać do mnie i do Andrzeja. LinkedIn, nasz LinkedIn jest dla was. LinkedIn, Discord, TSHIO/programowanko, mail, podcast @TSHIO. Komentarze na YouTubie też są wasze. Jeżeli się coś pojawi, śmiało będziemy odpisywać. No to co? To chyba do następnego, nie? Myślę, że tak. Dzięki wielkie i do usłyszenia. Cześć.